Mercedes Sprinter, jeden z najpopularniejszych samochodów dostawczych, który ma wspólną platformę z równie popularnym samochodem dostawczym Volkswagenem Crafterem. Ta trzecia generacja Mercedesa Sprintera została przez producenta poprawiona. Może przypominacie sobie ten moment, kiedy pierwsza generacja miała niebywałe problemy z rdzą. Ona pojawiała się i z tyłu na drzwiach, i na listwach tych czarnych, takich ozdobnych, i progi. Generalnie rdzewiało wiele rzeczy w pierwszej generacji Sprintera. Natomiast tutaj producent już zapowiedział, że zastosował powłoki galwaniczne, które uniemożliwiają rozprzestrzenianiu się ognisk korozji. No to jest dobrze. I zobaczymy, jak to za kilka lat będzie. Jak na pojazd tego typu przystało, mamy dostęp do przestrzeni bagażowej poprzez drzwi przesuwne oraz poprzez tylne drzwi typu wrota. Co ciekawe, oczywiście bez problemu tutaj europaletę tędy wsadzamy, ale co jest ważne, taką bolączką tych typowych furgonów jest to, że w przestrzeni bagażowej jest ciemno. Tutaj jest ciekawa opcja, bo producent zastosował tak zwane świetliki i tych świetlików mamy tutaj dwa duże i dwa małe, dzięki czemu w ciągu dnia, jeżeli mamy jakiś towar do załadowania, rozładowania, swobodnie nie musimy włączać oświetlenia. Bez problemu możemy się poruszać po przestrzeni bagażowej, bo te świetliki naprawdę dają dużo światła. Trochę o wymiarach. W tym przypadku mamy do czynienia z wersją nadwozia, którego długość wynosi prawie 7 metrów. Jego wysokość to 2,62 metra, więc trzeba uważać na niskie wiadukty. To, co szczególnie zainteresuje nabywców, to oczywiście ładowność, która w tym przypadku wynosi nieco ponad 1100 kg. Do napędu prezentowanego modelu służy dwulitrowa jednostka wysokoprężna o mocy 170 koni, której apetyt na paliwo wynosi średnio 9,4 litra na 100 km. Tym razem najnowsza generacja Mercedesa Sprintera ma design, który jest bardzo zbliżony do tego stosowanego w samochodach osobowych. Zresztą proszę spojrzeć na główny panel centralny, który no niczym nie odbiega niż ten, który stosowany jest w samochodach osobowych. Kierownica zupełnie jak w osobówkach, zegary zupełnie jak w osobówkach. Teraz tym samochodem nie jeździ się jak takim typowym siermiężnym samochodem dostawczym. Teraz to jest taki pełny luksus, pełen komfort podczas jazdy, ale trzeba pamiętać o tym, że trzeba go odpowiednio skonfigurować, aby ten nasz komfort jazdy był dobry. Bo w podstawowej wersji jednak ten samochód wygląda mniej atrakcyjnie, że tak powiem. Co ważne, to jest model wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, 9-stopniową. I dzięki temu tutaj mamy dodatkowe uchwyty na kubki. W momencie, kiedy jest opcja z manualną skrzynią biegów, z tych kubeczków uchwytów musimy zrezygnować. Ale i tak w górnej części deski mamy 4 uchwyty na napoje, także tutaj z tymi dodatkowo to już mamy razem 8. To jest bardzo interesująco. Pozycja za kierownicą właściwa, fotel regulowany do przodu, do tyłu, nie ma niestety regulacji wysokości, ale mamy podłokietnik kapitański. Brakuje go oczywiście z lewej strony, ale w momencie, kiedy prowadzimy, spokojnie możemy z ramy szyby korzystać, aby łokieć oprzeć i wtedy jest naprawdę wygodniej. To co? Jedziemy. Yeah.
co na początku zwraca uwagę, to to, że auto jest bardzo dobrze wyciszone. Szczerze powiem, że nawet moje prywatne Suzuki Vitara nie jest tak dobrze wyciszone, jak ten dostawczak, który jest tak naprawdę w gołej blaszce, tak? Bo z tyłu mamy zwykłego furgona. Producent wiele pracy włożył w to, aby ten samochód dobrze wyciszyć, a dzięki temu dać komfort pracy kierowcy. Fotel jest wygodny. Możemy sobie jeszcze tutaj na podłudziach regulować jego długość. Także jeżeli ktoś ma krótsze nogi albo dłuższe nogi, to sobie reguluje siedziskiem. Tak naprawdę wciskamy pedał w gaz i ten samochód automatycznie bardzo sprawnie przyspiesza. Niestety pakę mam pustą, więc nie mogę tego sprawdzić z pełnym ładunkiem, ale podejrzewam, że przy tym silniku bez problemu i skrzynia sobie poradzi, i silnik sobie poradzi z rozpędzeniem tego jakże potężnego furgona. Tak jak już wcześniej też wspomniałem, kierownica jest identyczna jak ta, którą stosuje się w zwykłych pojazdach osobowych Mercedesa. Dlatego też tutaj przy tej multifunkcyjnej kierownicy możemy sobie regulować touchpadem, czyli jest dotykowo. Możemy przełączać sobie, wystarczy smyrnąć palcem i nasz komputer pokazuje albo kilometry na godzinę, albo przebieg dzienny. Możemy sterować komunikatami, które też są dostępne w tym panelu centralnym. Tutaj bardzo ważna rzecz, bo w momencie, kiedy będziecie konfigurować ten pojazd, to należy pamiętać, żeby to centrum rozrywki skonfigurować tak, aby jednak wyświetlacz TFT był ten największy. Niestety on za dopłatą kosztuje ponad 6 tysięcy złotych. Natomiast daje Wam wiele komfortu podczas jazdy, bo w tej tańszej wersji to może jest połowa tego wyświetlacza, gdzie podczas jazdy trudniej palcem w niego trafić. A w taki duży, proszę bardzo, możecie i nawet dwoma palcami i dłonią całą obsługiwać ten wyświetlacz. Nad szybą mamy dostęp do dwóch półek. Po środku mamy, wydaje mi się, że jest to miejsce na instalację albo CB radia, albo instalację tachografu, w przypadku gdybyśmy chcieli przewozy zarobkowe wykonywać i w przypadku gdybyśmy wzięli sobie tą wersję, która jest powyżej 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej. To, co przed chwilą usłyszeliście, to ostrzeżenie, że w martwym punkcie znajdował się pojazd. Na lusterku wówczas, oprócz tego sygnału, który słyszeliście, pojawia się czerwony trójkąt ostrzegawczy. Co jeszcze bardzo ważne i w co warto naprawdę wyposażyć ten samochód, to kamera cofania. Kamera jest umieszczona z tyłu nad drzwiami. Dzięki temu macie pełen podgląd na to, co się dzieje w tylnej części nadwozia. Natomiast tu producent pokusił się jeszcze doposażyć, może nie tyle producent, co podczas konfiguracji stwierdzono, że jednak warto wyposażyć ten pojazd we wszystkie kamery, jakie są tylko możliwe. Czyli są one i w lusterkach, są z przodu, jest kamera z tyłu i w momencie, kiedy cofamy, mamy tak jakby podgląd na pojazd, tak jakby z lotu ptaka, czyli widzimy, czy równolegle do krawężnika parkujemy, czy nie zawadzimy o pojazd, który sąsiaduje z naszym miejscem parkingowym. Więc tutaj w tej opcji z czterema kamerami ten samochód naprawdę zdaje egzamin, a przy tych gabarytach warto w tyle kamer się wyposażyć, bo naprawdę manewrowanie jest wtedy bajecznie proste. Czy ten samochód może mieć jakieś mankamenty? Co mogę powiedzieć? To tak. Duża szyba czołowa, dzięki której mamy dobrą widoczność. To jest plus. Ale mamy tą listwę taką
która rozdziela małą szybę od tej, która jest otwierana elektrycznie, to delikatnie ta ramka przysłania mi widok na lusterko zewnętrzne lewe. Delikatnie to ogranicza widoczność, ale można się do tego przyzwyczaić. Tak jak już wcześniej wspominałem, aby przyjemnie tym samochodem się jeździło, trzeba go odpowiednio skonfigurować. W tej konfiguracji z automatyczną przekładnią biegów i z centrum rozrywki z dużym panelem, ta wersja kosztuje 264 tysiące. Nie jest to mało, ale patrząc na rynek samochodów dostawczych, ta cena nie wydaje się aż tak wygórowana, bo Volkswagena Craftera czy Renault Mastera możemy kupić w bardzo podobnej cenie z takim wyposażeniem. Więc tutaj tragedii nie ma.